Ten ogromny samolot to Tu-2S, czyli jedyny w naszym zestawieniu bombowiec. Jego konstrukcja powstała jeszcze przed II wojną światową, bo w 1938 roku, aczkolwiek pierwszy prototyp oblatano dopiero 3 lata później. Jak się okazało, udana konstrukcja była dość wielofunkcyjna. Tu-2 sprawował się dobrze zarówno jako bombowiec klasyczny, samolot zwiadowczy oraz jako bombowiec szturmowy. Ostatecznie zbudowano ponad 2000 sztuk Tu-2 w różnych wersjach. Piloci chwalili sobie samolot zarówno za jego szybkość, poziom bezpieczeństwa, jaki oferował załodze, jak i niezłą, jak na tak dużą maszynę zwrotność. W innych materiałach omawialiśmy i pokazywaliśmy różne myśliwce dostępne w sieciowej grze War Thunder. Tym razem jest inaczej. Tu-2S to jeden z rosyjskich bombowców czwartego poziomu. W zasadzie w każdym z podstawowych trybów gry zadaniem pilota bombowca jest atakowanie celów naziemnych, takich jak czołgi czy bunkry oraz niszczenie wrogich baz, będących na przykład skupiskiem fabryk. Tu-2S nadaje się do tego idealnie, bo zabiera na pokład do 2 ton bomb. Naszym zadaniem jest więc w trakcie bitwy wznieść się odpowiednio wysoko, aby unikać wrogich myśliwców, a następnie zniszczyć wrogie bazy. Tu-2S można też wykorzystać do precyzyjnych ataków na cele naziemne, w końcu sprawdza się także jako bombowiec szturmowy. Wybraliśmy spośród samolotów dostępnych w War Thunderze tylko ten bombowiec, gdyż uznaliśmy, że idealnie nadaje się on do porównania z GeForce'em GTX 750 Ti. Dlaczego? Otóż Tu-2S nie jest równie szybki jak opisywane przez nas myśliwce. Nie jest też równie zwrotny czy silnie uzbrojony. Tak samo jest z GTX-em 750 Ti. Jest to karta o mniejszych możliwościach niż jej więksi bracia. Jednak zarówno karta, jak i samolot mają zastosowania, w których są niezastąpione. Żaden myśliwiec nie zastąpi bombowca. Z kolei GeForce GTX 750 Ti to karta idealna dla osób oszczędnych, takich, które dokładnie kalkulują wszystkie wydatki związane z cyfrową rozrywką. Dzięki architekturze Maxwell, 2 GB pamięci RAM oraz solidnemu chłodzeniu GTX 750 Ti pozwala odpalać w zadowalającej jakości najnowsze gry. To po prostu karta do zadań specjalnych.